czyli forma reportażu. To znaczy ja staram się tę książkę moją pisać, bo uwielbiam reportaż i tę formę właśnie przekazu słownego, historii poszczególnych. A więc to też w sumie jest reportaż historyczny bardziej, ale reportaż. No mam nadzieję, że Państwo podzielicie moje słowa, jeśli przeczytacie tę książkę. Więc tutaj starałem się iść tym tropem, ponieważ uważam, że to jest świetna forma oddania jakiejś sytuacji, jakiejś opowieści właśnie, czy się dzieje w przeszłości, czy w teraźniejszości. Co było pierwsze? Znaczy, tak naprawdę zdanie jest ważne, pierwsze. A słowo Iluj, to właśnie z języka hebrajskiego, genialny młodzieniec, to było to słowo, które spotkałem właśnie szukając informacji do mojej poprzedniej książki, siedząc w Bibliotece Zielińskich, w Bibliotece Towarzystwa Naukowego Płuckiego. I to słowo Iluj bardzo mnie zaintrygowało, było takie tajemnicze, zupełnie nieużywane, niespotykane i przynajmniej dla mnie do tej pory. I już gdzieś tam zaczęło, tak jakby, wiesz, kleszcz wszedł w krwiobieg i gdzieś tam nie dawało mi spokoju. No i potem właśnie było to spotkanie w Paryżu u profesora Fentona, kiedy rozmawialiśmy, przeprowadzałem z nim rozmowę właśnie na temat o nim, bo to jest profesor Paul Fenton z Sorbony Paryskiej. No to jest postać, którą jak znacie z poprzedniej mojej książki Reszta ciała, i profesor ma korzenie płockie. Więc i on właśnie, tak jak cytuję w tej książce, powiedział, no słuchaj, a znasz tego Abrama Landaua, który, no on był z Płocka, tak? I no to i tak, no i a potem jak jeszcze sobie pojawiła się ta więź między nimi, że Abram Landau jest praprzodkiem Zeszego Landaua, świętego Iluja, którego odkryłem w Bibliotece Zielińskich, no to myślę, że chyba warto się nimi zająć. Mnóstwo wieków temu Żydzi są wypędzeni przez Rzymian po przegranej wojnie ze swojej ziemi i błąkają się przez wiele wieków po różnych krajach, docierają między innymi do Polski. I nie mając ojczyzny tyle lat, co jest tym spoiwem? Tora, słowo. Dlatego są nazywani ludem księgi. Czyli słowo, język jest tym, co między innymi definiuje właśnie tych polskich Żydów na przykład. Dlatego tutaj właśnie po wojnie ci ocaleńcy żydowscy z Płocka spotykali się, tak jak my tutaj siedzimy. I co robili? Oni robili na święto Chanuka na przykład, albo Paschę, robili różne przedstawienia z udziałem dzieci, żeby właśnie po tym, co się chwilę wcześniej stało, po tym piekle na ziemi, które zabrało tak wielu ich bliskich, żeby poprzez te opowieści chanukowe pokazać, że nie zapomnieliśmy, kim jesteśmy. Mamy liczbę pojedynczą w tytule, genialny młodzieniec, ale tak naprawdę genialnych młodzieńców było dwóch. Na okładce jest zdjęcie Zeszego i właściwie to jest jedyne zdjęcie jego z czasów. Właściwie był wtedy dorastającym chłopakiem, które zostało niemal z pewnością 100% mogę powiedzieć, że zrobione zostało w Płocku. Ja przyznam szczerze, że nie dotarłem do innych fotografii, które mogły być w Płocku zrobione, bo Zysze wyjechał do Wilna, a potem do Nowego Jorku i już do Płocka nie wrócił. Natomiast nie ma zdjęcia Abrama, nie istnieje wizerunek Abrama urodzonego w wieku 18 i zmarł w wieku 19. Abram, mimo tego, że był hasydem, nie był chyba tak do końca w 100% ortodoksyjnym. Tak, to mnie bardzo ujęło, to odkrycie, że on był ponad tego podziału między hasydami a Żydami mniej ortodoksyjnymi, bo jak Państwo pewnie doskonale wiecie, judaizm jest religią wielowymiarową pod kątem stopnia ortodoksyjności. Ci najbardziej ortodoksyjni to oczywiście są hasydzi, których znamy. Właśnie
kapoty, pejsy, kapelusze, długie brody, mieszkańcy chociażby właśnie dzielnicy Maaszerim w Jerozolimie obecnie, czy Dnej Braku w Tel Awiwie, mają swoje dzielnice w Nowym Jorku, w Płocku też mieli swój kawałek na tej ziemi. Natomiast no, są Żydzi, którzy nie są hasydami, ale są wyznawcami judaizmu. I to, co mnie uderzyło chyba pierwszy raz, kiedy to odkryłem ileś tam lat temu, że była ogromna wrogość między hasydami, a właśnie tymi Żydami ortodoksyjnymi. I w tej książce to pokazuje. W Płocku też dochodziło do niezłych awantur na tym tle i nie chcę wszystkiego tutaj zdradzać. Niektóre wzbudzają niemal, mogą wzbudzić nawet wasz śmiech głośny, jakie tam padają epitety, nie padają przekleństwa, które znamy obecnie, tylko rzeczywiście są to bardzo wyszukane klątwy i to też byłoby strasznie ujmujące, ale tutaj my tu żartujemy, ale to faktycznie szło na ostro. Natomiast Abraham w Płocku właśnie też. Natomiast Abraham Landau był kimś, który starał się wznosić ponad te podziały, to znaczy chciał być osobą, która szanuje i jest szanowana przez i hasydów, i przez te osoby, które z hasydami walczyły. I wyszło na to, że tak, że się udało, że on był szanowany i przez jednych, i przez drugich. Ten tytuł też potraktujcie Państwo jako takie odniesienie do tych wszystkich genialnych ludzi, którzy w tej książce też się pojawiają. Chociażby Samuel Penson, nauczyciel z Płocka, który był wychowawcą wielu no, bardzo zdolnych młodych ludzi i między innymi właśnie Zeszego Landaua. I to tak naprawdę Samuel Penson zaszczepił w Zyszem miłość chociażby do twórczości Heinricha Heinego, czyli genialnego niemieckiego poety pochodzenia żydowskiego.